Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych raków na luty 2024 roku. Jeszcze przed czytaniem tylko przypomnę, by zajrzeć do opisu filmu. Znajdziecie tam informacje na temat czytań indywidualnych, również linki z playlistami, no i wiele innych informacji. Zapraszam. Przygotowałam dla Was talię The Sufi Tarot i talię Życie z aniołami, z której popatrzymy jak zwykle przesłanie anielskie. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. No i zobaczmy, co tutaj na luty dla naszych kochanych raczków. Jakie energie, jakie potencjały dla Was na luty 2024 roku. Co dla raczków na luty 2024 roku? Główna energia, karta sądu ostatecznego. W przeszłości mamy Króla Denarów. W przyszłości mamy Króla Kielichów. Co będzie Wam pomagać? Ósemka Denarów. Co może Wam przeszkadzać? Szóstka Buław. I rezultat albo rada? Czwórka Mieczy. Okej. Z przełożenia paś denarów. No dobrze. Zobaczymy jeszcze, co dla Was tutaj pokaże się od aniołów. Jakie wskazówki, jakie przesłanie mają aniołowie dla Was, kochane raczki. Co dla raczków macie na luty 2024 roku? Rodzina. Energia rodziny się pokazała dla Was. Myślę, że tutaj nie musi chodzić koniecznie tylko i wyłącznie o tę Waszą najbliższą rodzinę. Z tego co pamiętam, to przy tej karcie właśnie jest w opisie, że jesteśmy członkami tej wielkiej rodziny. Ale może popatrzmy, co tutaj. Anioły proszą nas, abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy członkami tylko ziemskiej rodziny, lecz także duchowej. Nasza duchowa rodzina opiekuje się w tej chwili naszym ziemskim życiem. Najpiękniejszą wspólnotą, która istnieje we wszechświecie, jest rodzina. Bóg i anioły proszą nas, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny, która jest jednością wszystkich istot żyjących w każdym wymiarze. Mocą rodziny jest wspólnota. Pozwólmy Bogu na kochanie nas. Zwróćmy teraz szczególną uwagę na rodzinę. Pamiętajmy, że nasza rodzina to wszyscy ludzie. Nasi bliscy bardzo potrzebują naszej obecności. Pomyślmy nad wzięciem urlopu i poświęceniem tego czasu całkowicie rodzinie. Zaufajmy swojemu sercu. Nadszedł czas uzdrowienia rodzinnych relacji. Rozmawiajmy ze swoimi ukochanymi szczerze i z miłością, a odnajdziemy prawdziwe szczęście we wspólnocie. Czy jest ktoś, z kim nie rozmawialiśmy od lat? Czas przebaczenia i wspólnoty pojawia się teraz w naszym życiu. Jeśli nie mamy rodziny, przygotujmy się na przyjęcie nowej roli. Afirmacja. Jesteśmy częścią całości. Jesteśmy całością w rodzinie światła i miłości. Kochani, tu jest taki zdecydowany zwrot, jeśli chodzi o sprawy w relacjach. Oczywiście może to się tyczyć, tak jak tutaj było napisane, że może chodzić tutaj o Wasze rodziny, ale pamiętajmy też, że mamy też rodziny z wyboru. Bardzo często, na przykład zawodowo, jesteśmy w jakichś rodzinach. Też energia rodziny, bardzo często mamy siostry, braci z tak zwanego wyboru, prawda?
Więc też tutaj w tym kierunku proszę popatrzeć. Myślę, że tutaj anioły tak jakby zachęcają do po prostu bliskości, do bliskości z osobami, z którymi wam jest po drodze, z osobami, które też być może od was zależą w jakimś stopniu. No, ta bliskość tu w tym miesiącu może być dla was bardzo korzystna. Tutaj może też być kwestia spojrzenia z innej perspektywy na bliskie wam osoby. Dlaczego o tym mówię? Bo na pozycji czego nie robić, co może wam przeszkadzać w tym miesiącu, jest szóstka buław, a jest to karta, która w negatywie bardzo często mówi o takim, jakby to powiedzieć, znaczy, no, radzi, żeby po prostu nie walczyć. Radzi, żeby nie przeciągać liny, żeby właśnie w relacjach nie tworzyć takich sytuacji, w której ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Ta karta też w tym miesiącu będzie was po prostu przestrzegała przed takim. Przez koniecznością porównywania się po prostu z innymi, takie chorobliwe porównywanie. Uważajcie na to też, żeby tego nie robić. Uważajcie też na ryzykowne posunięcia, gdzie chcąc dowieść swojego, możecie po prostu, jak to się mówi, wypaść z łask danych osób. Więc też bardzo ważna informacja. Oczywiście też szóstka buław w negatywie radzi zwrócić uwagę, czy nie masz zbyt pesymistycznego podejścia do różnych tematów, do propozycji, które ci życie daje i tak dalej. Też takie może być też taka potrzeba, która może być zgubna dla was w tym miesiącu, czyli na przykład taka potrzeba uznania. Więc też na to uważajcie, bo to może być po prostu tak zwana droga gdzieś tam na skróty. Więc no, a na pewno nie jest korzystna taka droga. Więc też na to uważajcie. Ale zacznijmy od początku, bo tak zaczęłam tutaj od tej karty, bo skojarzyła mi się też tutaj właśnie z tymi relacjami, a bardzo często takie przeciąganie liny w rodzinach właśnie jest. Czy to w tych rodzinach naturalnych, czy w rodzinach z wyboru, czasami jest jakiś rodzaj takiej rywalizacji albo potrzeba kontrolowania kogoś i tak dalej, więc to też może przynosić w tym miesiącu złe efekty. Ale macie jako główną kartę kartę sądu ostatecznego. Jest to przepiękna energia, która przede wszystkim mówi o takim przebudzeniu. Można powiedzieć, takie zrzucenie klapek z oczu. Często ta karta po prostu jest nazywana zmartwychwstaniem, więc może tak być, że jakieś sprawy, które kiedyś zostały z jakiegoś powodu gdzieś tam zablokowane, teraz ruszą, właśnie teraz w lutym. Może też tak być, że jakieś osoby z przeszłości, które troszeczkę gdzieś tam odeszły, też mogą właśnie teraz do waszego życia wrócić i sprawy z nimi związane również mogą do was wrócić. Jest to też karta mówiąca o uzdrowieniu, czyli jeśli były jakieś problemy, to jest szansa właśnie w tym miesiącu na uzdrowienie jakichś problemów, ale też na pewno trzeba się tym po prostu zająć, więc to tak samo z siebie też nie będzie, nie? Ważną rzeczą jest w tym miesiącu, żeby twoje intencje, motywy w tym miesiącu były czyste. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że przy tutaj szóstce buław na pozycji, co może przeszkadzać, ta karta może być bardzo, ta energia właśnie może być bardzo aktywna, więc jeśli twoje jakieś właśnie intencje nie będą czyste, to tak naprawdę możesz tylko sobie zaszkodzić i być może komuś innemu, jeśli będziesz cisnął tu w tym kierunku. Więc też uważaj, drogi Raczku, żeby tak właśnie nie było. Ale jest karta sądu ostatecznego, daje szansę
takiego prawdziwego przebudzenia, dostrzeżenia rzeczy, których być może do tej pory nie dostrzegałyście, drogie raczki. Możecie ja mam takie wrażenie, że możecie poczuć w tym roku wiosnę wcześniej, właśnie w lutym już, bo to jest taka karta właśnie bardzo wiosenna. W karcie przeszłości macie króla denarów, a w karcie przyszłości króla mieczy, waszego króla. Więc mam takie wrażenie, jakby sprawy materialne w tym miesiącu mogły troszeczkę zejść na dalszy plan, a bardziej sprawy związane z uczuciami. Tu myślę, że no, uczucia są waszą domeną, kochane raczki, więc możecie dzięki temu czuć się dobrze, ale no, nie wiem, mam takie poczucie, bo tu jest król. Król to jest załatwienie, to już jest takie właśnie załatwienie spraw, więc te sprawy jakieś materialne i tak dalej, wszystko to, co związane z poczuciem własnej wartości, ze stabilnością, to jest w przeszłości. Więc to jest tak jakby zrobione. Teraz macie czas na uczucia, na sprawy, poukładanie swoich spraw odnośnie na przykład relacji, tak jak tutaj była mowa. Więc to też tu może mieć duże znaczenie. Król Kielichów też jest kartą bycia pomocnym, bycia oparciem dla kogoś, wsparciem, prawda? Poprzez troskę, poprzez zwrócenie uwagi słabych punktów i tak dalej, więc mniej tutaj porównywania i wytykania komuś błędów, a bardziej właśnie zajęcia się i zachęcenia do współpracy na poziomie serca w relacjach. Może komuś trzeba wybaczyć, może trzeba uzyskać od kogoś wybaczenie, więc też w tym kierunku to może iść. Jeśli by tu traktować kartę Sądu Ostatecznego właśnie z Królem Kielichów, to też może oznaczać, że jakieś uczucie może w tym miesiącu u was, uczucie do kogoś, prawda, może przeżywać renesans, prawda, możecie odczuć coś, co już gdzieś tam było troszkę przyszarzałe. Co wam będzie pomagać? No kochani, ósemka denarów mówi, że po prostu praca nad sobą w tym miesiącu to jest podstawa, świadoma praca nad sobą. Jeśli by tu chodziło o właśnie ten świat uczuć, świat relacji, to też praca nad świadomym takim zwróceniem uwagi, co odczuwam, skąd się biorą takie uczucia, dlaczego na przykład jestem zazdrosny, na przykład, nie? Albo dlaczego moje uczucia idą w kierunku tym, a nie innym, czyli jakąś konkretną osobę. Tu może być bardzo wiele różnych uczuć, oczywiście ile raczków, tyle uczuć, ale ósemka denarów mówi o pracy nad sobą, pracy nad zrozumieniem, pracy nad podniesieniem jakości tego, co się dzieje. Też tutaj myślę, że mówi się także często właśnie o tej najlepszej formie swojego życia, prawda, żeby dążyć do tego, żeby być jak najlepszym. I tutaj właśnie może o to chodzić, ale głównie chodzi o taką konsekwencję też w działaniu, żeby nie popadać właśnie w jakieś takie ego klimaty, bo to wam po prostu, kochani, może przeszkadzać. I teraz z przełożenia macie pazia denarowego. To jest taka karta lekkości i nowych początków, więc może tak być, że jakiś ogródek tutaj będziecie zakładać. Tym ogródkiem może być rozpoczęcie na nowo jakiejś relacji. To może być też w obecnej relacji nowy podział jakichś obowiązków, nowy sposób funkcjonowania, omówienie tego, ustalenie pewnych rzeczy też, jak to ma wyglądać. Tak to tutaj bym widziała. A jeśli chodzi o radę, bo nie widzę tego jako rezultat, tylko ta czwórka mieczy pojawia mi się tutaj też jako rada,
to jest to karta, która wskazuje, żebyście zwróciły uwagę na swoje zdrowie, że może trzeba troszeczkę mniej tutaj stresu, nerwów i tak dalej, tylko więcej odpoczywać, dać sobie przestrzeń, może wprowadzić jakąś medytację regularnie w tym miesiącu. Ja jeszcze tutaj dołożę jedną kartę do tej czwórki mieczy, w jakim sensie ona się tutaj pojawia. Czwórka mieczy, co mamy tutaj przy tej czwóreczce? Paś kielichów. No to jest właśnie, paś kielichów to jest taka, słuchajcie, leciutka energia, pełna radości, świeżości, też taka właśnie ciekawa życia i w ogóle, i niepokorna trochę, i artystyczna. Więc myślę, że tu dla Was potrzeba jest takiej świeżej energii. Może poszukajcie czegoś, co pozwoli Wam troszeczkę poza tą Waszą skorupkę wyjść, prawda? Może to być jakaś na przykład fajna muzyczka. Ja na przykład ostatnio właśnie wyszukuję sobie dużo takiej wesołej, etnicznej muzyki i bardzo często ostatnio jest taka wytwórnia Putumayo się to nazywa, Putumayo. I mają tam z całego świata różną muzykę, i latino, i afrikana, i jakieś coś tam. Ta muzyka bardzo często robi mi dzień, jak sobie włączę rano, tak po prostu się taką radością właśnie nakręcę, jeszcze czasem sobie sama potańczę. Znaczy sama to nigdy raczej mi się nie udaje, bo mój pies zaczyna tańczyć ze mną, jak ja tańczę, więc też mi tutaj pomaga. Ale to jest właśnie dodanie takiej lekkości, radości. I też oczywiście paś kielichów tu będzie tak jakby budził z tego snu, czyli znaleźć rzeczy, które będą dla Was lekkie do robienia, które będą świeże, które dodadzą Wam takiej pozytywnej energii, a nie właśnie przeciągania liny, nie jakieś próby ustawiania czegoś, bo to Was będzie ściągało w dół. To w tym, po prostu w tym miesiącu odczujecie to dużo bardziej Was to będzie kosztowało po prostu. Dużo bardziej będziecie musiały odpoczywać. Jeszcze sobie dodam tutaj jedną kartę do Króla Kielichów, bo jest to karta przyszłości. Zobaczymy, co przy tym królu tutaj jest. Ale wiecie, że pomyślałam o karcie śmierci, jak losowałam teraz. Może mam nadzieję, że nie wyciągnęłam jej tak przez myśl, ale po prostu mi się powiedziała, będzie karta śmierci i wyszła. Zobaczymy jeszcze, co tutaj dalej. I karta świata. No to jest nowy wymiar. To jest tutaj po prostu nowy wymiar przestrzeni serca. To jest takie, tak jakbyście miały bardzo dużo o swoim sercu się dowiedzieć. Odejść od pewnego rodzaju postępowania, które do tej pory były próby działania albo w stosunku do innych, do osób z waszych rodzin czy waszych bliskich innego typu, innego rodzaju, prawda? Po to, żeby to głębiej zrozumieć, żeby spojrzeć na to z wyższej perspektywy i doprowadzić wiele spraw do końca. No, ja mam wrażenie, że wasze serce w tym miesiącu właśnie urośnie, ta czakra serca będzie u was pracowała, ale musi przejść jakąś transformację. Dlatego tutaj jest karta sądu ostatecznego, która przynosi takie ozdrowienie, która przynosi takie wydostanie się na powierzchnię z nowym zrozumieniem, taka energia przebudzeniowa. I ten miesiąc będzie dla was właśnie takim czasem przebudzenia waszego serca. Bardzo ciekawa energia. Pamiętajcie też, że miłość, energia serca, ona zaczyna się od waszego serca. Nie, tutaj nie chodzi, żeby bardziej kochać kogoś, żeby spodziewać się miłości dla siebie, tylko zacząć od miłości do siebie, od traktowania siebie z miłością, godnością, z troską. I wtedy otwierając się też właśnie poprzez taką lekkość,
będziecie przyciągać też działania i uczucia osób, które są w waszym otoczeniu i mogą być wtedy właśnie bardzo fajne zmiany, bardzo korzystne zmiany, jeśli chodzi o relacje. No, to może być naprawdę dla was bardzo dobry czas, właśnie ten luty. Możecie ustawić tak jakby nowy porządek dookoła siebie. Życzę wam, żeby ten luty był dla was jak najlepszy, byście przebudziły te rzeczy, które w waszym życiu, te sfery, które wymagają tego przebudzenia. No i dużo szczęścia wam życzę, kochane raczki. Niech wszystko układa się dla was jak najlepiej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnych czytaniach.